Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie na kanale Zakręcona Pozytywnie. Dzisiaj mamy, tak jak powiedziałam, pierwszym znakom rybką czytanie tarota, więc zaczynamy. Co on, ona chce nam powiedzieć? I przekazy, co anioły nam chcą powiedzieć? Jakoś radę, wskazówkę od aniołów. Z tej strony, tak jak powiedziałam, w pierwszym czytaniu mamy energię męską, damską. Chyba, że czujecie na odwrót, to po prostu przekształćcie, przewróćcie. Coś zakończy, będzie zakończyć. Mężczyźni. Z wisielec do góry nogami. Kobiety mają też, ale aurę widzę dobro. Potem troszeczkę się aura obsłabił u facetów, u kobiet znowu. Też nie jest taka zła. Dobra, czytamy. Co on chce nam o nas powiedzieć, abym zapomniała. Trzeba wybrać znak. Waga! Wow! Witam wagusie, moje kochane. No ciekawe. Co on wadze chce powiedzieć ona? Jemu. Za mocno cię kocham. Męska energia. Ciekawe. Nie mogę bez ciebie żyć. No wagusie. Z męskiej energii. Nigdy cię nie zdradzę. Ciekawe. Brakuje mi bliskości ciebie. No, faceci z wagi. Kocham cię, ale potrzebujemy czasu. Tylko czas może nas uratować. Trzeba się zastanowić, co będzie dalej z nami. Czyli wisielec do góry nogami, będzie się zastanawiać. Ciągnie mnie do ciebie. Słowa bolą gorzej bardziej niż pięść. Czyli widzicie, to są jego słowa w stosunku do wagi, tak? Teraz zobaczymy jej słowa w stosunku do niego. Co ona mu chce powiedzieć w danej chwili? Wróć do mnie. Ciekawe, co wy wagi odwalacie. Się uśmiałam. Nie no. Zaryzykuję i się odezwę. Czyli jednak jakiś... On się zastanawia, czy się odezwać? A wy się jednak sami do niego odezwiecie. Ciekawe. Oj, wagi, wagi, przebojowce wy moje. Jeśli jesteśmy sobie pisani, będziemy razem. Przeznaczenie. Ciekawe. No nie mogę, bagusie, no rozbawiliście mnie dzisiaj, aż się popłakałam ze śmiechu. Ciekawa aurę widzę. Też mam uczucia i jestem osobą wrażliwą, czyli łatwo wagi zranić. Kobiety. Fajne przekazy ogólnie wagi macie. Spotkanie na pewno się ucieszy, czyli chcecie mu jakieś spotkanie zaproponować. No ciekawe, w tym tygodniu widzę. Zmiany u niego i u was. Ale będzie cykor. Pierwszy podpunkt macie, zaryzykuję i się odezwę. Nie wiem, czy się odezwać, czy nie. Czyli macie wątpliwości, kochane dziewczyny. Masz wspaniałe, dobre serce. No, kochani. Tęsknię. Ciekawy, bagusie. Myślałam, że tylko mężczyźni ze znaku waga mnie tutaj rozwalą, ale powiem Wam szczerze, nie, bardzo fajne, bardzo mocne przekazy jego do Was, dziewczyny, i faceci do Was od dziewczyn, bardzo mocne przekazy, naprawdę, nie spodziewałabym się tego. Zobaczymy, co nam anioły nasze chce powiedzieć. Mam nadzieję, że tamte znaki będą jeszcze mocniejsze. O, do mężczyzn się tyczy. Nie mamy czym się martwić. Jesteś bezpieczny, a wszystko znajduje się pod doskonałą kontrolą boskiej opatrzności i wszechobecnych porządków. Dzięki myślom i uczuciom pełnych miłości sytuacja zostanie rozwiązana w najlepszym możliwych sposób, bez wysiłku. Widzicie, coś się wam, faceci, rozwiąże. Do kobiet rodzina znowu się trafiła. Przyczyną dobrej obecnej sytuacji są emocje łączące się z jednym z członków Twojej rodziny, które możemy pomóc Ci rozwiązać i uzdrowić. Niech Twoje myśli, serce wezmą w opiekę anioły i kojące błękitne światło otaczając Ciebie i Twoją blisko Ci osobę i Twoje doświadczenia. Przyjmij dobre jakieś rady, które będziemy Ci oferować. W
Wtedy potoczy się zupełnie w spokoju, w ciszy, Twoja lepsza, prosperująca sytuacja. Dziękuję Wagi, drogie kochane sobowtóry, za uwagę. Bardzo ciekawe, bardzo mnie rozjechały to wszystko. Po prostu w życiu się tak fajnie nie uśmiałam. Fajną energię ogólnie, Wagusie, macie moje. Sam śmieję się z samej siebie z tego względu, że ja mam inną ogólnie aurę u siebie, a u was wyszła bardzo fajna. A że jestem z Wagi, to wiadomo, ja mam inną aurę co do tego, co do dziewczyny, jeżeli nie ukłamując się wyszło. No, po prostu wy macie inną, tak? Dlatego sama śmieję się z samej siebie, co mi tu, co ogólnie wyszło. Nie z was, żeby nie było. Dla was bardzo dobre i dla facetów aura, i dla kobiet jest aura, także do zobaczenia, Wagi, powodzenia.